Pan profesor doktor habilitowany inżynier Jan Tadeusz Duda. Chciałem, żebyśmy po prostu sobie uświadomili, że wszystkie te sprawy są bardzo ważne, ale jak nie będzie pieniędzy, nic z tego nie będzie. Polska musi po prostu coś produkować. To z usług, z outsourcingu nie jesteśmy w stanie sfinansować ani narastających kosztów ochrony zdrowia, ani starzejącego się społeczeństwa niczego. Musimy po prostu musimy produkować rzeczy, które będą miały wzięcie na świecie. Czyli musimy wejść w, proszę Państwa, innowacyjność, właśnie, proszę Państwa. Ten wykład jest liczony na pół godziny. Wychodzi 40 minut, ale za 10 minut zdążę. Po prostu nie będę się zatrzymywał nad drobiazgami. Celem tego mojego wystąpienia jest przede wszystkim pokazanie Państwu, jak wyglądamy, jeśli chodzi o tę innowacyjność i co w naszym odczuciu można zrobić, żeby tę sytuację zmienić. Ja powiem króciutko, nie będziemy się tu zatrzymywać. Innowacyjność to jest zjawisko, proszę Państwa, to jest zjawisko. Innowacja to jest coś nowego, nieoczekiwanego i tak dalej, i tak dalej. Zajmują się tym ludzie od dawna, 1912 roku badacz amerykański Schumpeter analizował, co powoduje, że to zjawisko powstaje w niektórych przedsiębiorstwach, w niektórych nie, czy jaka jest rola państwa w tym. I tutaj on zdefiniował tę innowacyjność, tak jak tutaj widać. Natomiast od, powiedzmy sobie, 90. lat zajęła się tym OECD i żeby po prostu poprawić sytuację między innymi Europy, jeśli chodzi o postęp technologiczny, no, stworzono podręcznik Oslo, który usiłuje mierzyć to zjawisko. Mierzyć przy pomocy raz po prostu wprowadzając jednolite pojęcia, a potem wprowadzając mierniki, które będą umożliwiały porównywanie krajów różnych, jeśli chodzi o tę innowacyjność. Tutaj te pojęcia podstawowe, innowacja, innowacyjność, działalność innowacyjna są pokazane, ja nie będę się mocno nad tym zatrzymywał. Ja chciałem po prostu tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy, mianowicie gdzie to zjawisko i na jakich zasadach ono może w ogóle powstawać i drugie, dlaczego u nas nie powstaje i co trzeba zrobić, żeby powstawało. Więc jeśli podręcznik Oslo wprowadził cztery typy innowacyjności, to są innowacje technologiczne, czyli produktowe, przepraszam, technologiczne, czyli procesowe, innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe. Ta kategoryzacja między innymi umożliwia w stosunkowo prosty sposób zbadanie motywów i kosztochłonności, ocenę kosztochłonności. No jeśli chodzi o motywy, to motywacje produktowe lub marketingowe to jest oddziaływanie na popyt, a procesowe, organizacyjne oddziaływanie na podaż. I tutaj, jeśli chodzi o kosztochłonność, prawdzie można różnie te innowacje widzieć, ale generalnie rzecz biorąc, innowacje technologiczne są to innowacje wysoko nakładowe, wymagające badań kosztownych, często bardzo kosztownych. Innowacje produktowe, proszę Państwa, to jest coś, co zależy od pomysłowości i może mieć skalę masową, marketingowe, organizacyjne podobne. Więc można powiedzieć tak. No tutaj ja dodefiniowuję, że ta działalność innowacyjna to nie jest nie tylko działalność badawczo-rozwojowa, ale wszelkiego rodzaju taka, no powiedzmy sobie, inicjatywność, poszukiwanie czegoś nowego. No więc pytanie, na jakie trzeba powiedzieć, odpowiedzieć sobie tutaj, no i w Państwie, i tutaj wśród nas, na czym, o co chodzi? Co to jest innowacyjna gospodarka, czy ta gospodarka, jaką chcielibyśmy mieć? No gospodarka oparta na wiedzy. Gospodarka zdobywająca pozycję konkurencyjną produktami wiedzochłonnymi, a nie tanią siłą roboczą. No więc w związku z tym, no, trzeba, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no, trzeba zbadać, jak sytuacja wygląda. Jak działają w Polsce przedsiębiorstwa, czy są innowacyjne? Innowacyjne przedsiębiorstwa zaliczone do innowacyjnych w Polsce u nas stanowią, jak widać, stosunkowo niewielki odsetek wszystkich przedsiębiorstw. Już to jest sygnał alarmujący. Więc pytanie, dlaczego? Otóż tenże badacz wspomniany przeze mnie Schumpeter w 1939 roku opracował trzy modele, można powiedzieć takie modele, w których może powstać
może wystąpić zjawisko innowacyjności. Pierwszy z nich to jest model ssania, innowacje popytowe, synergia wiedzy rynkowej, biznesowej i technologicznej. Jeśli spotkają się ze sobą ludzie, którzy jedni znają się na rynku, drudzy wiedzą, jak można robić interesy, a trzeci jest jeszcze gość, który myśli i kombinuje, umie to robić, to może powstać pomysł na nowy produkt przede wszystkim. Bez wielkich nakładów. Bez wielkich nakładów, aczkolwiek można tutaj również robić badania. Więc drugi typ to jest model tłoczenia, to jest taki model, który powstaje wtedy, kiedy mamy do czynienia z koncernem. Koncern ma potężne pieniądze na badania i prowadzi badania głównie w własnych laboratoriach. Nauka ta zewnętrzna ma tutaj mały, według Schumpetera, i tak to wygląda naprawdę, ma mały wpływ na tę innowacyjność. To są po prostu laboratoria przemysłowe, które robią badania, odkrywają nowe materiały, nowe technologie, po czym ktoś inny bada, co się da sprzedać i idzie w rynek, albo się kreuje popyt, albo się go po prostu odkrywa. Także to jest model tłoczenia. I wreszcie trzeci, wymieniony przez Schumpetera i chyba najbardziej nas interesujący model ciągnienia. Mianowicie potrzeby generowane są przez instytucje centralne. Instytucje centralne stawiają ważne i akceptowalne społecznie cele nadrzędne. I w ramach tych ponoszonych na to kosztów opracowuje się różnego rodzaju technologie. Te, które znajdują docelowe zastosowanie, jeśli w ogóle cel zostanie osiągnięty, nie mają dla nas większego znaczenia. Wystarczą odpryskowe. Wystarczą odpryskowe, czyli to, co się po drodze udało zrobić. W taki sposób, proszę Państwa, powstał na skutek programu kosmicznego w Stanach Zjednoczonych i całego programu obronności. Powstały komputer, GPS, nowe materiały i tak dalej, i tak dalej. Więc ja stawiam sprawę, gdzie tylko mogę w ten sposób, pakiet klimatyczny dla Polski. Nieszczęście w zasadzie, bo musimy po prostu, nie możemy tanio produkować energii elektrycznej, ale jeśli już musimy płacić, to potraktujmy to jako wyzwanie technologiczne. Niech to będzie to ciągnienie innowacji. Jeśli to musimy robić, zróbmy z tego naszą specjalizację. I druga sprawa to jest, nie ukrywamy, tutaj przemysł obronny. Proszę Państwa, to, co się stało przedwczoraj, to jest podcięcie korzeni polskiej innowacyjności. To jest podcięcie korzeni. Bo to nie chodzi o ten helikopter już nawet, tylko o to, co się urodzi przy okazji. Ile nowych pomysłów powstaje, te pomysły idą w rynek. No, po prostu tak się robi na świecie wysoką technologię. Więc dla nas tutaj, którzy chcemy radzić prezydentowi, co ma robić, ważna jest definicja wprowadzona również w podręczniku Oslo, tym według których się proponuje, definicja innowacyjności systemowej, systemowego ujęcia, w których chodzi o to, żeby państwo, czy instytucje samorządowe i tak dalej, po prostu stwarzały warunki do uruchamiania i wsparcia procesów tworzenia, dyfuzji i stosowania wiedzy. No tu już opuszczam te wszystkie czynniki, bo to jest dość oczywiste. Proszę Państwa, nie będziemy się zatrzymywać. Na chwileczkę tylko, jakie są bariery innowacyjności? No bariery, przede wszystkim to co tu napisałem, to wynika z moich własnych, nazwijmy to badań, chociaż po prostu polegających na tym, że się staram dociekać, rozmawiając z przedsiębiorcami, ale podobne czynniki wymienia również podręcznik Oslo. No troszkę bardziej je uszczegółowiając. Pierwsze, na co najbardziej narzekają przedsiębiorcy, to jest skomplikowane i niepewne prawo i przepisy podatkowe. Drugie, bardzo ciekawe, czyli to jest ograniczona zdolność przedsiębiorców do nabycia praw z korzyści, czyli tak zwane przywłaszczanie, czyli za słaba ochrona tego pomysłu, który wytwarza się. No oczywiste jest, że niepewność, brak popytu, to jest bardzo ważny czynnik. Bardzo istotne jest, że przedsiębiorcy mają problemy z kooperacją. To jest jeden z czynników, który ja uważam za kluczowy. Problemy komunikacji z nauką i ośrodkami badawczymi. No i reszta to okazuje się, że brak funduszy nie jest nawet specjalnie tutaj barierą. Po prostu przedsiębiorcy często wolą płacić z własnych funduszy na te badania, niż liczyć na wsparcie, które potem wymaga takiej sprawozdawczości, że czasami się to nie opłaca. No i teraz, ja nie będę, może tutaj jeszcze zwrócę uwagę, ja osobiście jako od 40 lat zajmuję się badaniami stosowanymi, wszystkie są stosowane. Zauważam na przykład taką sytuację, że u nas prawie, że w ogóle nie funkcjonuje konsultacje i doradztwo naukowe. Jako pierwszy etap nawiązywania tych bliższych kontaktów.
Przez takie konsultacje można odkryć to, co tu na czerwono zaznaczyłem. Bez żadnych kosztów w tej chwili w systemach komputerowych, które mają przedsiębiorstwa, można by było prowadzić badania odkrywania, tak zwanego odkrywania wiedzy, na to są narzędzia specjalne. I tą drogą można doskonalić technologię, nie ponosząc jakichś specjalnie dużych kosztów. No więc także, jeśli chodzi o wskaźniki innowacyjności, to ja szybciutko, to przede wszystkim według podręcznika OSLO to są podstawową miarą są środki przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową w różnych ujęciach i statystyki patentów. To jest ta podstawowa miara, ale oprócz tego ważną miarą są statystyki publikacji naukowych i tak dalej wymienione tutaj, między innymi zatrudnienie w sferze badań i rozwoju, bardzo ważny wskaźnik. Więc przedsiębiorstwa to po swojemu. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie innowacyjność można rozumieć jako cel, który się chce osiągnąć, żeby mieć dobre wskaźniki. A można też po prostu chcieć być innowacyjnym po to, żeby być konkurencyjnym. Ja mówię innowacyjność faktyczna, wskaźnikowa. Pierwsze to jest tak, można mieć duże wydatki na badania i rozwój i wydawać je w sposób nierozsądny. My mamy małe, a według mnie i tak je nierozsądnie wydajemy. Po prostu są źle wydawane pieniądze na badania i rozwój. Drugie to jest kwestia społecznej użyteczności innowacji. I to jest taka rzecz, którą no, trudno jest powiedzieć politykowi, ale pewne wspierane gałęzie innowacyjne mogą okazać się całkiem niekorzystne dla nas. Dopalacze to są, proszę Państwa, bardzo innowacyjne produkty. To jest wysoka chemia. Proszę Państwa, drugie, no tu Pan doktor może nawet zaoponuje, ale według mnie wszystkie te pseudoleki, dodatki do diety i tak dalej, to jest po prostu podatek nakładany społeczeństwu na rozwój innowacyjności. To są niepotrzebne w większości przypadków rzeczy. Po prostu, no, żeby się kręciło, no, ludzie płacą, okej. Okay. Trzecia sprawa to jest innowacyjność a sukcesy komercjalizacji. No, definicje podręcznika OSLO dopuszczają to, że innowacyjność może nie być komercjalizowana, bo to tak naprawdę to są dwie różne rzeczy. Coś nowego może nie być chętnie przyjmowane przez rynki i w związku z tym się nie komercjalizuje. Ale mimo wszystko liczy się to jako pozytywny aspekt. Dlaczego? Bo ogólnie podnosi kulturę techniczną, podnosi kooperację, transfer wiedzy i gdzieś tam owocuje w skali państwa. Natomiast no, pytanie jest, czy rzeczywiście niekomercjalizujące się innowacje dają nam siłę rynkową, oczywiście pozostają otwarte. No i wreszcie wady patentów jako miary wcale nie jest tak, że to jest jednoznaczna miara. No. To dobrze, to ja już opuszczę, powiem tylko, rola władz centralnych wszyscy wiemy, jaka powinna być. Jakie były działania państwa w 2004-2005? Zwrócę uwagę na jedną rzecz, proszę Państwa. W ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka kluczowego, który miał być realizowany, wydano na innowacje 70 miliardów złotych. 6300 projektów. Nikt tych projektów nie podsumował. Poszły, koniec, pieniądze wydano. Do 2015 roku, jak widać, pobraliśmy 410 miliardów złotych z ogólnie rzecz biorąc tych wszystkich programów, oprócz innowacyjności, wszystkie razem z drogami, autostradami. 290 miliardów złotych z Unii Europejskiej. To są olbrzymie pieniądze. Pytanie, co się stało? W jakim miejscu jesteśmy? Cośmy osiągnęli dzięki tym pieniądzom wydanym? No więc, proszę Państwa, mierzalne efekty w dniu dzisiejszym widać tutaj. Ranki innowacyjności państw członkowskich skumulowane, Polska na miejscu 25 w Europie. Na pierwszym miejscu Szwecja. Bardzo interesujący ten, wydatki na, no może jeszcze nie, wydatki na badania i rozwój krajów Unii Europejskiej. Wydatki na badania i rozwój w krajach 20 miejsce, 24 w zależności jak się liczy w Europie, czyli na szarym końcu, przed nami Chorwacja, Słowenia, proszę Państwa, Czechy. Bardzo ciekawy wskaźnik, bardzo ciekawy, proszę zwrócić uwagę. Zatrudnieni w badaniach rozwoju względem aktywnych zawodowo, to o czym tutaj wspomniano, mianowicie młodzi ludzie kończą studia i zajmujemy, proszę Państwa, w Unii Europejskiej pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę, no, na dole jest ten wskaźnik, liczbę kształconych absolwentów szkół wyższych na poziomie magisterskim, 11,9%. Luksemburg, ostatnie miejsce w Europie. Luksemburg na pierwszym miejscu innowacyjności, my na ostatnim. Co to znaczy? Po prostu kształcimy fachowców dla Europy. Kształcimy fachowców dla Europy. Po prostu u nas
nas nie mamy, nikt nie myśli o tym, żeby... No i wreszcie liczba zgłoszonych patentów europejskich. Polska, powiem, nie najgorzej się plasuje. To jest taki po prostu takie zielone światełko. Ja podsumowałem to, proszę Państwa, charakterystycznym komentarzem internauty. Nie mam czasu, żeby go tu podtrzymać. Wydźwięk jest taki. Co tutaj mówić o jakiejś innowacyjności, jak wszystko się sprzeda po prostu, a najważniejszy przedsiębiorca mógł mieć swobodę działania. Ja bym tę diagnozę ujął w następujący sposób. Podstawowym powodem, dla którego te pieniądze, które były wydane, nic w zasadzie nie dały, chociaż być może, że jest jeszcze jakiś duży potencjał w instytucjach, które stworzono, ale jak na razie nie widać. To jest brak skoordynowanej polityki państwa. Proszę Państwa, gdziekolwiek się popatrzy, to się okazuje, że nie mamy polityki. Tutaj się dowiedziałem jeszcze, że nie mamy polityki w służbie zdrowia, nie ma i tak dalej, i tak dalej. Byłem na AGH na takiej bardzo ciekawej konferencji robionej przez wydajniej nie naszą opcję polityczną. Wręcz przeciwnie, okazało się, że nie mamy żadnej polityki surowcowej. Nie mamy polityki właściwie w żadnej dziedzinie. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za działanie państwa jako organizmu, który razem coś ma robić. No drugi, i tutaj to jest podstawowa sprawa, za co się trzeba wziąć. Ja przeczytałem, proszę Państwa, Krajowy Program Badań na lata 2013-2020 i tam jest, no nie wiem, chyba 400 albo i więcej wymienionych absolutnie ważnych kierunków badań, ale żadnej analizy, co tak naprawdę możemy zrobić. Po prostu najlepiej jest wymienić, żeby nie powiedział ktoś, że zapomniałem, tak? Ale nikt nie powie, tym się zajmiemy, tym się zajmiemy, tym się zajmiemy, albo co zrobimy, żeby skoncentrować środki. Skomplikowane i zmienne prawo. Bardzo trzeci, to jest punkt, który wymaga na pewno i to jest kompetencja prezydenta, żeby tu działać. Słaba baza badawcza w przedsiębiorcach. Proszę Państwa, polityka prywatyzacyjna zrujnowała ośrodki badawcze w przedsiębiorcach. Nie było żadnych, że tak powiem, zobowiązań tych naszych kontrahentów zagranicznych, żeby utrzymać środki. To jest fakt dobrze znany i to musi być przywrócone. Nie będzie wielkiej innowacyjności w Polsce bez po prostu przywrócenia środków. No i słabe wykorzystanie nauki to co mnie boli jako człowieka, że robię pracę, które idą na półkę, dlatego troszkę się wziąłem za działalność w sejmiku, żeby wreszcie coś było z tego. Panie profesorze, bardzo proszę. Także tu króciutko powiem tylko jeszcze, no pieniądze są na pomocowe, one nie są jakieś wielkie, proszę Państwa, żebyśmy Państwo widzieli. 1,6 biliona złotych to jest PKB. 70 miliardów, no to ile to jest tego PKB? No 0,5%, tak? No więc to nie są jakieś wielkie pieniądze, ale jednak one są. No i ja tu starałem się zarysować, jakie są perspektywy oddziaływania, ale to nie będziemy się na tym zatrzymywać. Myślę, że to już będzie w materiałach. Bardzo dziękuję.